ta sama. Został niesmak, a wręcz uraza. Teraz halszka wypełnia, bierze mu cały wszechświat. Teraz nią czas spędza, a są to chwile szczęścia. Bo poziomem druczy Salamandra, rozdział szósty. Błogostan przerywają anomalia. Nagle na ból ona się uskarża. Na jej ręku wrzód urasta, a gdy pęka, dziwna sprawa. Drapie igły, drewien, koi, nitki są. Niania mówi, ktoś rzucił na nią urok. Dla jeżego słowa jej andronami, lecz po paru dniach nowy się pojawił. A w niej węgle, szpilki, skrawki. Po tygodniu pęk wybrud czynami. W obliczu bezradności lekarzy wielusz jest zaangażowany. Szybko się uporał z kłopotem, magnetyzm jego dłonie. Rzut zawiera tym razem szkło. O, Halszko, opuść miasto. A w tym czasie Andrzej z Jerzym spróbują sprawcę namierzyć, który był odpowiedzialny za te podłe czary. Rzeki, rzeki prowadzi trop. Rzezi mieszek na drodze, liczy na łup. Lufa między oczy studzi zapał mu. Jerzy i Wierusz są prawie u celu. Jerzy i Wierusz są w podziemiu. Ze ścian sączą się pasma wody strug. Koniec podłogi, piasku rzuć. Byczułki w pomieszczeniu. Jakaś postać leży, niby martwa, ale to letarg, który wywołała Kama. Tam gdzie plan astral. Opuszczają ten kanał, droga ich wyprowadza na obrzeża miasta. Pole w chaszczach, noc, księżyca blask. A niedaleko druć szumiała.